Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym webinarze Rewolucji Zdrowia, bloga Polaku Leczy Sam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj czat już jest gorący i pragnę powitać oczywiście Mariannę, Iwonę i Teresę i Jagodę, zaraz, a nie Jadwigę. Wydawało mi się, Jagodo, że zawsze występujesz pod imieniem Jadwiga, ale okej, być może nie o wszystkim wiem. Krysię, Ewę i wszystkich tych, którzy bardzo często się pojawiają. Przepraszam, że wszystkich nie jestem w stanie wymienić. Jest Was naprawdę bardzo wiele. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że mnie także dobrze widać. Jeśli tak, to oczywiście dajcie tradycyjnie znać na czacie. To będę spokojniejszy, że nie mówię sam do siebie, ale właśnie do Was. Witam Was serdecznie na kolejnym webinarze, który zatytułowaliśmy wspólnie z moim gościem Elą Krzyżaniak jako oddech zwycięstwa. Oddech zwycięstwa dlatego, że tego oddechu, słuchajcie, brakowało nam ostatnio troszeczkę, prawda? Wiecie, co mam na myśli? No, podobno te wspaniałe przepisy mają zostać zniesione już bardzo wkrótce. Natomiast wydaje mi się, że w naszym gronie możemy sobie doskonale powiedzieć, że wiemy, po co to było, jak wpłynęło na rozwój niektórych firm gwałtownie, prawda? No to, że tak powiem, pokazało, jak wspaniałych niektórych biznesmenów mamy, którzy z dnia na dzień otwierając firmy potrafią się dorobić wielkich majątków. No ale nie jest to miejsce i czas na to, abyśmy dzisiaj o tym tutaj dyskutowali. Dzisiaj się nastawiamy pozytywnie, dzisiaj się nastawiamy pełni energią, ale w szczególności oczywiście ten dzisiejszy webinar jest także wstępem do tego, co czeka nas 31 maja, czyli podpowiadam, że tu 7 dni zadbaj o siebie. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie dołączył, to serdecznie zapraszam, bo 31 maja przez 7 dni zajmiemy się sobą w 5 różnych aspektach. Jednym z nich będzie oddychanie i dlatego ten dzisiejszy webinar, bo on ma nas dzisiaj uspokoić, ma nas nastroić pozytywnie, ma nam dodać energii i pokazać, że potrafimy dbać o siebie. To taki mały wstępik. Także słuchajcie, rewolucjazdrowia.pl/7 dni. Tam wpadajcie, przy okazji można wygrać fajne nagrody. Na koniec, na dodatek, będę miał bardzo fajną propozycję dla tych, którzy ukończą, dotyczącą Klubu Rewolucji Zdrowia. Nawet będzie lepsza to propozycja niż ta, którą tutaj widzicie na banerze obok. Dobrze, w takim razie... A, oj, proszę, Jagoda wyjaśniła, że mam na imię Jadwiga, ale wszyscy nazywają mnie Jagoda. Dobrze wiedzieć, okej, okay, fantastycznie. Słuchajcie, czas najwyższy mi się połączył z moim gościem, także pozwólcie, że wykonam połączenie w tej chwili i niezwłocznie przystępujemy do rozmowy. Także proszę dosłownie o sekundkę cierpliwości i sobie zaczynamy. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię, Elu, serdecznie. Ogromnie się cieszę, że ponownie jesteś z nami i że możemy sobie porozmawiać, bo przypomnę tylko, może niektórzy nie wiedzą, że Ela już gościła u nas raz podczas ostatniej Rewolucji Zdrowia i też robiliśmy sobie jej medytację i żeśmy tak porozmawiali troszeczkę duchowo, podnosząc się wzajemnie, co było niewątpliwie bardzo przyjemnym doświadczeniem i nie ukrywam, że liczymy dzisiaj także i na takie pozytywne wibracje podczas dzisiejszej rozmowy. Także jeszcze raz, Elu, witam Cię serdecznie i gorąco na kolejnym webinarze Rewolucji Zdrowia. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich, którzy z nami jesteście i którzy później, dzisiaj nie mogąc, dołączą do nas w tym nagraniu, oglądając później. Także witam też tych wszystkich. Super, fantastycznie. Elu, słuchaj, ja już tak troszeczkę zaanonsowałem nasze dzisiejsze spotkanie, zarówno i oczywiście i w mailach, i w wiadomościach, w komunikacji, którą tam wszystkim wysyłałem, no ale także zapowiadając Ci dzisiaj, mówiłem, że tego oddechu ostatnio nam troszeczkę brakowało, prawda? Więc wiadomo, o co chodzi. W związku z czym powiedz nam właśnie na wstęp, dlaczego ten oddech jest tak ważny i dlaczego tak wielu ludzi w ogóle zapomina o tym, żeby po prostu sobie porządnie pooddychać? To może pierwsze pytanie. Dlaczego jest tak ważne? Dlatego, że oddech jako jeden z poziomów naszej egzystencji
tutaj nie możemy zaprzeczyć, że istniejemy na poziomie oddechu też, bo co do ciała to nie mamy wątpliwości, no bo z tym ciałem mamy jednak kontakt, chociaż niektórzy nawet z tym ciałem mają średni kontakt. Natomiast oddech jest tym takim poziomem naszej egzystencji, który bezpośrednio przenika wszystkie pozostałe i ma na nie ogromny wpływ. Co możemy na przykład zauważyć w chwilach, kiedy towarzyszą nam jakieś emocje? Jeżeli są to emocje pozytywne, to najczęściej ten oddech jest bardzo wydłużony. Ja mam kiepską jakość, słuchaj, ale naprawdę mam bardzo kiepską jakość połączenia. Znaczy, ja cię widzę fantastycznie. A ja mam z kolei ogromny szum, wiesz? Okej. Okay. Szumy mam ogromne. Czekaj, to zrobimy tak. Poczekaj, mów teraz. Tak, teraz jest okej. Okay. Czyli o to chodziło, tak? I teraz wracając do tematu. Gdybyśmy się chcieli ukłonić ku temu, żeby siebie poobserwować, to po pierwsze robimy coś fantastycznego, ponieważ całą tą naszą uważność, która z reguły jest na zewnątrz, skupiamy wreszcie na sobie. I mamy jak gdyby 7 poziomów do zaobserwowania. Mamy ciało, mamy oddech, mamy umysł, mamy intelekt, mamy pamięć, mamy to nasze małe ego i wyższe ja. To jest 7 podstawowych poziomów naszej egzystencji. I teraz niestety nie uczą nas tego w szkołach. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i wierzę w to bardzo głęboko, że będzie taki przedmiot jak nauka o oddechu i wskaże on na istotę tego oddechu. Do czego zmierzam? Do tego, że jak mamy pozytywne emocje, to każdy na pewno może sobie przywołać teraz takie wspomnienie przyjemne i być może nie pamięta, jaki oddech mu wtedy towarzyszył, ale niech zaobserwuje, jak potężna jest myśl, ponieważ na samo przyjemne wspomnienie natychmiast za tym płynie głęboki, spokojny oddech. Kiedy z kolei jesteśmy zdenerwowani, rozedrgani, wzburzeni, gniewni, to ten oddech jest bardzo krótki, szarpany. Jak się czegoś wystraszymy, to bardzo często mamy bezdech, tak, zatrzymujemy się. Jak jesteśmy przygnębieni, znowu mam te szumy, ale są tragiczne. Wiesz, ja się nie mogę przebić, bo... Wiesz co, ja już siebie wyłączyłem w ogóle, żeby ci nie przeszkadzać. Jestem zupełnie wyłączony. Ale czy ty słyszysz mnie, czy siebie? Nie, ja słyszę bardzo o duży szum i nie wiem, czy ja jestem przez ten szum, który ja słyszę, słyszalna, wiesz? Niektórzy tutaj piszą na czacie, że troszeczkę słabo cię słyszą, ale już zaleciłem, żeby podgłośnić, natomiast ja słyszę ciebie naprawdę bardzo dobrze. Dobrze, no dobrze, to ja po prostu będę wyłączać świadomość tych szumów, jak się pojawią znowu. Dobra. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na przykład gdybyśmy poobserwowali, jeżdżąc po świecie chociażby, że bez względu na to, w jakim miejscu dana jednostka się urodziła, jaki ma kolor skóry, jakiego jest wyznania, ile ma lat, to kiedy jest przygnębiona, robi, prawda? Tak, jest taki zespół gestów, prawda, który można by powiedzieć jako międzynarodowy, że gdzie nie pojedziesz, do Chin czy do Ameryki, nie, to zamartwiony, radosny, nie? I zawsze jest to związane z oddechem, oczywiście, że tak. Dokładnie tak. I teraz, gdybyśmy się temu przyjrzeli, tak, bo jestem osobą bardzo wnikliwą i swojego czasu na początku tej swojej drogi, to rzeczywiście robiłam i nie filtrowałam tej wiedzy, która przeze mnie przepływa, ale później zaczęłam być bardzo wnikliwa i tego tyle było, że zaczęłam się rozdrabniać na części. Pierwsze wszystko, co do mnie przychodziło i przede wszystkim bardzo ważną rzecz robiłam, to wprowadzałam to w życie. I tu, kochani, się właśnie teraz jak gdyby do Was uśmiecham, ponieważ wszystkie moje sesje praktycznie, albo 99% sesji dotyczy tego, że bardzo dużo wiecie, ale bardzo mało z tego, co wiecie, wprowadzacie w życie i patrzycie, co dla Was działa, a co nie jest Wasze. I tutaj właśnie o to chodzi, że ja po prostu tak już miałam, że chciałam to przetestować i zobaczyć, jak to u mnie będzie działało i co jest mi bliskie, co jest mi dalekie. I dzięki temu też mocno zaangażowałam się w oddech, bo zobaczyłam, że on jest po prostu kluczowy. Po pierwsze jest za darmo, po drugie można zrobić w każdej chwili coś ze sobą,
oddychając, obojętnie jaka to jest sytuacja, można to potężne narzędzie wykorzystać w danym momencie. Ja się staram wyłączyć ten szum, ale jest mi trudno się przebić przez ten szum, przyrzekam. Tak głośno mi tu szeleści. Okej. I teraz, do czego zmierzam? Jak trafiłam na Fundację Art of Living, to tam pokazano mi po raz pierwszy oddech Ujjayi, czyli oddech zwycięstwa, i tak pięknie nazywa się dzisiejsze nasze spotkanie, oddech zwycięstwa. I doszłam do tego, że to nie jest jakaś technika, tylko to jest coś, co jak gdyby dostaliśmy od wszechświata, stwórcy, Boga, jakkolwiek chcemy to nazwać. I mało tego, ten oddech towarzyszy nam w śnie, a ja pracując ze sobą, odkrywając swoją nową jakość i później stosując to, że tak powiem, na ludziach, odkryłam, że kiedy posiądziemy taką umiejętność tego oddechu zwycięstwa, który stosujemy w trakcie snu, kiedy zaczniemy go stosować na jawie w różnych sytuacjach, to dosłownie zmienia nam się diametralnie jakość życia, zmienia nam się postrzeganie danej sytuacji, zmienia nam się chemia w organizmie, zmienia nam się punkt widzenia, zmienia nam się całkowicie percepcja do tego w jednym momencie, kiedy już mamy to w sobie wyćwiczone. I to jest tak jak z nauką języka. Kiedy powiedzmy chodzimy 2 razy w tygodniu na angielski, no to w moim przypadku średnio to działało, ale jak wyjedziemy za granicę i mówią w danym języku, który nas interesuje, to dużo szybciej wchłaniamy ten język, bo mamy to środowisko dookoła, prawda? I z tym oddechem Ujjayi jest dokładnie tak samo, że w chwilach, kiedy ja prowadzę sesję i widzę, że nawet osoba, która mi mówi przez telefon, kiedy jej nie widzę, albo kiedy ją widzę, widzę, co się dzieje z jej oddechem, jaki ona ma króciutki ten oddech, to w tym momencie właśnie polecam jej coś takiego, żeby w bardzo przyjemnych okolicznościach wprowadziła sobie ten oddech Ujjayi, czyli przypomina sobie o nim na spacerku, pod prysznicem, w rozmowie z przyjacielem, w rozmowie z dzieckiem, kiedy jest sam na sam ze sobą, przed medytacją, w różnych okolicznościach, te, które uważa jako przyjemne. I to ciało jest na tyle genialne, że ono zapamięta ten rytm oddechu, a mało nawet nie zapamięta. Zacznie sobie przypominać o długości, o pierwotnym swoim oddechu, jaki towarzyszy maleńkiemu dziecku, które się rodzi, który cały sobą oddycha. I ja naprawdę dzisiaj przed tym spotkaniem chwilkę, że tak powiem, się pomodliłam o to, żeby zostać tak poprowadzoną, żeby ludzie, którzy nas słuchają, to wzięli sobie to tak bardzo głęboko do serca, że nie muszą nigdzie więcej szukać, nigdzie więcej, ale jak odnajdą przygodę z oddechem, to zapewniam ich, że to wpłynie bardzo pozytywnie na jakość ich życia, bardzo pozytywnie, ponieważ oddech oczyszcza nas jako numer jeden w 70%, dopiero później oczyszczamy się przez skórę, a na końcu chodzimy do tego pomieszczenia, gdzie mamy kółko i trójkącik, prawda? To jest pierwsza rzecz, czyli nas oczyszcza w 70%. Po drugie, jak zaczniemy go obserwować, ten oddech, to zauważymy, że nie tylko emocje sobie robią, co chcą, do momentu, kiedy nie jesteśmy świadomi z rytmem oddechu, ale my, kiedy złapiemy to, że ten oddech jest króciutki i wprowadzimy ten oddech Ujjayi, który dzisiaj przetrenujemy sobie, kiedy go wprowadzimy w danym momencie, to zobaczymy, jaki to ma wpływ na jakość naszych myśli, na postawę naszego ciała, ponieważ kiedy się denerwujemy, złościmy, to my się kurczymy, a ten oddech Ujjayi jest na tyle głęboki, że on nas po prostu otwiera. Czyli już tym samym wprowadzamy inną informację. W tym samych chwilach, które ciągle produkujemy, bo ciągle działamy według tego samego oprogramowania, dopóki nie jesteśmy świadomi, to właśnie oddechem jesteśmy w stanie przeredagować to oprogramowanie, które mamy tutaj, które jest oparte głównie na tym, co zapisaliśmy w dzieciństwie. I lustrzanymi neuronami wprowadzaliśmy informacje i chcąc, nie chcąc, do dzisiaj się z tym utożsamiamy w bardzo wielu kwestiach.
ale w momencie, jak jesteśmy świadomi, no to możemy coś z tym zrobić. I właśnie oddech budzi tą świadomość. On przenika, oczyszcza ciało, jak wdech wprowadza nam pranę, czyli życiodajną energię, wydech nas oczyszcza, tak? Do tego zmienia nam fale mózgowe, długi i spokojny oddech, czyli jak ja jestem zdenerwowana i widzę, że jestem już podirytowana w rozmowie z przyjacielem, z współmałżonkiem, albo zaczynam się irytować, gdzie tu drugi mózg, o, idzie mi tu od dołu, mi idzie to zdenerwowanie tak na dziecko, to ja mogę to złapać i zrobić sobie test. Czy ta dziewczyna, która dzisiaj mówi tutaj do tej kamery, miała rację, czy to dla mnie zadziała? Jeżeli nie ufasz od razu w takie informacje, to sobie po prostu przetestuj to, a ja zapewniam cię, że to zadziała. Bo skoro emocje mają wpływ na rytm oddechu, to ty rytmem oddechu możesz wywołać pożądany stan umysłu. Do tego, kiedy będzie to wyćwiczone w tobie, kiedy zrobisz to środowisko dookoła, kiedy będziesz zaprzyjaźniona z tym oddechem, to on cię w sposób przemiły zaskoczy, dlatego że w chwilach, kiedy zostaniesz zaskoczona przez jakąś sytuację i ona cię wprowadzi w emocje, których nie za bardzo chciałabyś w swoim, czy chciałbyś w swoim życiu, to ten oddech na tyle cię zaskoczy, że on się wtedy pojawi w tobie. I on, że tak powiem brzydko, uratuje ci tyłek w danym momencie. Bo zaczniesz nim oddychać i zobaczysz, że jesteś w tym teatrzyku, bierzesz udział w tych scenkach rozwojowych, ale dzięki temu oddechowi nagle jesteś na balkonie i jesteś widzem tego teatrzyku. Jesteś zdystansowany, zdystansowana i potrafisz podjąć inne decyzje, bo to jest tak, do momentu, kiedy bierzemy udział w tym przedstawieniu, jesteśmy w tym labiryncie zdarzeń, tu uderzamy główką o ściany, tu nie widzimy wyjścia, ale ten oddech potrafi zrobić to, że my staniemy na murku i dokładnie widzimy, co się dzieje. A że podnosi nam poziom energii, to jeszcze coś jest z tym niesamowicie związane. Trzy poziomy. Ciało inaczej reaguje, zmieniamy świadomie rytm oddechu, a umysł wtedy możemy zakwestionować, czy to jest moja reakcja. Kiedy ja patrzę z balkonu, to ja wybieram świadomie, czy to jest mój mechanizm, czy to jest moja reakcja, czy to jest moja myśl, czy ja tego chcę. A jakbym chciała tak naprawdę, bo ja mogę sobie pisać z tego balkonu nowy scenariusz i podpowiadać tej Elce, która bierze udział w tym przedstawieniu, a zobacz teraz tak, bo ja wtedy słyszę, kiedy jestem w połączeniu z tym oddechem, ja wtedy słyszę ten mój głos, tego mędrca w sobie wtedy słyszę. To jest po prostu coś niesamowitego. Znaczy, to co ci powiem, jeżeli mogę ci w ogóle wejść w słowo. Tak? Ja no w ogóle mam takie wrażenie, że no generalnie my jako, szczególnie jako Polacy, mamy taką tendencję do tego, żeby rzeczywiście gdzieś tam w te konflikty wchodzić, czy to jesteśmy na drodze, czy w pracy i tak dalej. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że inne narody świata to w ogóle są spokojne, tylko Polacy są tacy. Nie, ale no trochę odwiedziłem krajów na świecie i widzę to pewne, nawet jak idziesz tą ulicą, prawda, i ten uśmiech, prawda, no on jednak w Polsce gości rzadziej. No nie oszukujmy się, no po prostu gości rzadziej. Nawet jeżeli, powiedzmy, on jest sztucznie wywoływany, to jednak mimo wszystko, nawet jeżeli jest sztucznie wywoływany, to mam wrażenie, że gdzieś inaczej później ten trafia to do mózgu, inaczej zaczynasz funkcjonować, inaczej to wszystko widzisz. No ale okej. Okay. To prawda, to ja dodam, potwierdzę tobie, ponieważ kiedy unosimy dwa kąciki ust w górę, to rozszerzają nam się płatki nosa i wtedy głębiej oddychamy, co ma bezpośrednio wpływ na stan naszego umysłu. O. Mało tego, jest to jedna z mała krzywizna, to jest ta mała krzywizna jest największą mudrą na świecie, czyli kiedy my nawet, nasz umysł nie zna różnicy pomiędzy takim uśmiechem, tylko jest wysłany po prostu impuls i już się zmienia wibracja w ciele, to prawda. No właśnie. A w związku z tym wydaje mi się, że biorąc też pod uwagę to, co się ostatnio dzieje u nas, no wiadomo, to wzmaga emocje, to pobudza do dyskusji. Ja nawet tak na naszej grupie Rewolucji Zdrowia dyskusję, no widzę, co ludzi najbardziej po prostu podnieca i pociąga. A to nowe, że tam szczepionki, tak, gdzieś tam się zaraz mają pojawić. A to, że tamten kłamał, tamten oszukał. Ja nie mówię, a też czasem coś tam opublikuje o Billu Gatesie albo jakieś tam inne rzeczy. Przepraszam, o Billu Gatesie można mówić tylko dobrze, bo inaczej to mogą to zablokować. Tak jest. To tam, nie? Nie, to jest autentyczny fakt. To nie są żarty. Więc wydaje mi się, że jest to nam szczególnie po prostu w tym momencie potrzebne i między innymi po to też przez tydzień w przyszłym tygodniu będziemy sobie pracować nad różnymi aspektami życia, żeby
żeby spróbować się absolutnie wyciszyć, bo zapominamy o tym, że to my dla siebie jesteśmy najważniejsi. To ja jestem ważny. To jak ja będę postępował, to tak się będę czuł, tak zareaguję, takie być może wywołam w sobie dolegliwości, bądź nie. W związku z czym, Elu, ucz nas, pokaż, od czego w ogóle możemy zacząć z tym oddechem. Dobrze, a jeszcze bym chciała tylko powiedzieć o tych korzyściach, bo jasne. Umysł jest jeszcze tak pięknie skonstruowany, że on lubi się dowiedzieć, co go czeka. Pewnie, że tak. Zobaczcie, kochani, po pierwsze, kiedy będziemy oddychać tym oddechem Ujjayi, który mamy w sobie, mamy tą informację w sobie, ja o tym trąbię od tak wielu lat, a naprawdę nie wiem już w tej chwili jaki procent, ale tak... Bardzo poważnie, niewiele ludzi uwierzyło, że coś tak prostego może mieć tak ogromny wpływ na jakość życia. I dzisiaj to chciałam szczególnie podkreślić, czyli dla ciała ma ogromne korzyści, ponieważ i to ciało nam otwiera, i to ciało nam oczyszcza, i to ciało jest relaksowane, ponieważ wydech nas odpręża. Dlatego w medytacjach bardzo wiele osób zaczyna od tego, pooddychaj głęboko, prawda? Bo wypełniamy się w 100% powietrzem, czyli jak gdyby możemy też, mamy bliżej niż dalej, żeby dotknąć swojego prawdziwego ja poprzez długi oddech. Ale to nie jest jeszcze koniec korzyści, ponieważ bezpośrednio mamy wpływ na ciało oddechem, na umysł, ponieważ jak podniesiemy sobie poziom energii, a kiedy oddychamy oddechem Ujjayi, to w 100% naładujemy tą elektrownię, czyli tak jak mówiłam już ostatnio i mówię często w sesjach, nie musimy, tak jak samochód tankujemy za 30 zł, to co chwilę gdzieś musimy poszukać tej stacji benzynowej i zatankować, ale jak zatankujemy do pełna, no to dojedziemy znacznie dalej. I tu jest dokładnie to samo, ale jeszcze nie wszystkie są te to nie są wszystkie korzyści, ponieważ kiedy zatankujesz do pełna, to obserwuj siebie, jaka jest jakość twoich myśli, ponieważ kiedy my mamy wysoki, to jest najważniejsza informacja, którą dzisiaj mówię, jeżeli zadbasz o poziom energii, a możesz to zrobić właśnie oddechem, to zmienia się jakość percepcji postrzegania rzeczywistości, jakość myśli, którym ufasz, reakcji, które wybierasz, dlatego że umysł ma taką tendencję, że kiedy on ma wysoki, organizm ma wysoki poziom energii, to umysł natychmiast przylega do pozytywów. Wystarczy, że ktoś przyjdzie i naciśnie nam na ten taki przycisk, na tą naszą piętę achillesową, to od razu leci, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od opinii innych, albo trafi to w czuły jakiś punkt, coś, co gdzieś tam mamy kotwicę z przeszłości, to wtedy czujemy, jak robi energia. I gdyby tak, w tym momencie złapać to i powiedzieć hola, hola, ja o tym decyduję. Ja jestem tutaj Panem Bogiem samego siebie. I zacznę pompować ten oddech, czyli podnosić sobie poziom energii, to wtedy będę mogła z tego balkonu przyjrzeć się temu, w co ten ktoś uderzył, jak ja długo chcę jeszcze z tym rezonować, czy to przekonanie jest moje, czy ta reakcja jest moja, a czy może ja ta, która dzisiaj się obudziła rano, chcę już być wolna od reakcji na to. To jest coś pięknego. Mało tego, mamy ciało, oddech, umysł, intelekt, nam się wtedy wyostrza. Jest jak laser, a nie jak światło rozproszonej żarówki. Czyli my bardzo często tracimy energię, ona nam przecieka przez palce, że nie jesteśmy, a już szczególnie w tych czasach, w dobie komórki, wszystkiego, co nas tak bardzo rozprasza, gdzie jesteśmy zdecydowanie mniej w naturze. Oczywiście wypowiadam się za to, co dominuje, bo znam mnóstwo osób, które bardzo kocha siebie i wybiera tą naturę i nie dyskutuje ze sobą i oddycha, tak? Ale jednak jest większość ludzi niestety jeszcze takich, którzy dają się w ten wir wciągnąć, tak? I teraz, kiedy będziemy dbać o ten wysoki poziom energii poprzez oddech, to nasz intelekt będzie jak laser, czyli zauważymy coś niezwykłego, że my wiemy dokładnie, czego chcemy, a co jest już nam dalekie. W co wchodzę, w co nie wchodzę, co jest moje, co nie jest moje. Mało tego, coś, co kiedyś zajmowało mi do zrobienia, powiedzmy, 3 godziny, robię w pół godziny. I wtedy można powiedzieć, że czas nie istnieje, bo to jest bardzo niesamowita rzecz, kiedy się zaprzyjaźni z oddechem, wtedy wiesz, co to oznacza, że czas jest tylko pojęciem względnym. To jest coś niebywałego.
później mamy taki poziom egzystencji jak pamięć. Tam jest zapisane wszystko, co nas w życiu spotkało. Na siatce wrażeń mamy z poziomu 5 zmysłów: smaku, zapachu, dotyku, dźwięku i obrazów, tak? Czyli teraz, gdybyśmy włączyli muzykę, powiedzmy, z lat 80. i pojawiłoby się jakiś przebój, to każdy z nas przeniósłby się do innej sytuacji, zobaczyłby innych ludzi, poczułby inne smaki i zapachy. I to wszystko tam jest. Oddech potrafi zrobić coś takiego, że można, tak brzydko powiem, chwasta wyrwać z korzeniami. Można zrobić coś takiego, że ja mam to archiwum, ja mam te fiszki, ja wiem, co mi się przytrafiło, ja pamiętam, bo to jest napisane, ale ja jestem do tego beznamiętna. Czyli wspomnienie nie odpala mi tych emocji, czyli kiedyś, kiedy powiedzmy dużo kobiet zostało zdradzonych i teraz z tym pracuję, rozmawiam często ze zdradzanymi kobietami, taka fala jest, może przez to też to się wydarzyło. No to może nie śmieszne, bo na pewno nie śmieszne, bo to jest bolesne, natomiast zdrada mówi o tym, że zdradziłam samą siebie. To jest wielkie błogosławieństwo spojrzeć na to z tego wymiaru, że gdybym była sobie wierna, to nikt nie chciałby mnie zdradzać, bo każdy by mnie nosił na rękach. Ale wróćmy do tematu. Teraz mamy tą pamięć. Ja sięgam do tej zdrady. Ja to mam jako historię kogoś, kogo już w sumie ledwo pamiętam, czyli jestem beznamiętna. Mało tego, potrafię być wdzięczna za tą zdradę, bo wiem, że tamto mnie tak zabolało, że mnie zatrzymało i ja odkryłam dzięki temu siebie, kim ja jestem dla siebie, jak jestem bardzo ważna. I to może właśnie zrobić oddech. Oddech też ma wpływ na małe ego. Czyli jeżeli ja przychodzi ktoś i naciska mi na ten przycisk i moje ego się kurczy, myśli, że nie da rady, albo że jestem beznadziejna, albo że jestem głupia, albo że jestem gruba, albo że jestem najpiękniejsza na świecie, bo ego ma wiele postaci, to wtedy ja z tego balkonu mogę się temu przyjrzeć i mogę sprawić tym oddechem, że to ego się rozpuści. I przestaje mi być potrzebne, bo ja już cenię sobie prawdę i ta iluzoryczność przestaje mnie po prostu interesować. I wtedy mam bezpośredni dostęp do tego dużego ego, czyli do mojego prawdziwego ja. To jest tak, bardzo ten ciekawe, co mówisz właśnie o tym o tym balkonie, czyli po prostu w wyjściu, żeby spróbować ocenić sytuację okiem niemalże osoby z zewnątrz, obserwatora, tak. Prawda? Żeby po prostu spróbować wyjść z tej sytuacji i gdzieś przestać się emocjonować, bo te emocje nas nakręcają, wkurza się coraz bardziej. To robi się, mam wrażenie, taki w rodzaju coś takiej spirali, prawda? Która po prostu. Tak, i popatrzmy, jak z tym rezonuje oddech. Wystarczy, że tylko ktoś mi naciśnie na przycisk, natychmiast odpala się stary wzorzec, bo to wyskakuje ta informacja i ona jest, to jest połączenie neuronowe. To jest po prostu pyk, albo na przykład, gdyby na pewno wiele kobiet będzie mogło, czy mężczyzn, zobaczyć coś takiego. Jest sytuacja, która mi odpala zazwyczaj. I teraz jest, ta sytuacja pochodzi, wiadomo, z przeszłości. Wróćmy do tej zdrady, skoro jest tyle w świecie. Ktoś mnie zdradził, ale zdradził mnie raz. Ja wchodzę na tą sytuację, ja ją widzę i widzę ją raz, no bo podejmuję później kroki. Ale każde wspomnienie tej sytuacji powoduje, że ja buduję nową autostradę u siebie w głowie i mam już przy setnym, dwusetnym, trzysetnym wspomnieniu tego, rozdzierającym oczywiście, spłycającym oddech, na wielu poziomach zakotwiczam się w tym wspomnieniu, w rytmie oddechów, w reakcji ciała, w chemii, jaka się wytwarza, w myślach potępienia, złości, a tam idzie, różne rzeczy się zadziewają, każdy ma inne tendencje. Czyli na tak wielu poziomach buduje autostrady tak naprawdę do tego, żeby się ranić po raz kolejny i kolejny. Ale gdybym tak zobaczyła, że to wspomnienie, to z oddechem i powiedziała dość, siadam teraz i przeoddycham to, to wtedy wysyłam nową informację, stawiam nogę na nowej drodze. Dzisiaj miałam piękną refleksję, jak mam w naturze. Kiedyś o tym opowiadałam, że przeszłam przez wysoką trawę i jak wracałam, już nie było tej drogi, bo ta trawa się podniosła. Ale jak przechodziłam z uporem maniaka tam kilkanaście razy, to już miałam dróżkę, później drogę i dokładnie to samo robimy tutaj. Jeżeli ja
raz mi się przypomni ten oddech i go zastosuję, to od razu, bo nie mam tej informacji w sobie na tak. Ale jeżeli wiele razy będę sobie to przypominać, wiele razy będę to stosować, wiele razy się za to pochwalę, kawał dobrej roboty, udało ci się, świetnie, zaobserwowałaś i zrobiłaś, to jest najważniejsze, zrobiłaś. Super robota, bo to jest bardzo ważna ta informacja, pochwalenie się za to jest niby nieważne, a to jest bardzo ważne, wręcz kluczowe, żeby się za to pochwalić, bo to dopełnia dopiero cały proces. I dalej idąc, jeżeli ja to zrobię setny raz, to ja już mam zbudowaną nową autostradę i nagle widzę, że ta stara autostrada jest pochłonięta przez naturę. Ja przestałam w ogóle tak reagować w ciele, przestałam reagować tak na poziomie oddechu, przestały mi się wyskakiwać te informacje na ten temat związane z tą sytuacją, tylko ja już ją postrzegam jako wielkie błogosławieństwo, czyli generalnie mam coś w sobie uzdrowionego, uleczonego. Jestem wolna. To Wiesz jest coś co, od pięknego. razu mi się tutaj, to jak mówisz, przychodzą mi do głowy po prostu różne kwestie, między innymi właśnie z tym, że bardzo rzadko wiele osób mówi, że kocha siebie, prawda? Ja cię o tym napisałem w newsletterze do ludzi właśnie też przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Jak często mówisz sobie, że siebie kochasz i siebie akceptujesz, prawda? Bardzo A to rzadko chyba to. czytasz chyba we mnie, dlatego że ja przeżywam coś niebywałego, ale od kilkunastu dni zaczęła się w ogóle ta przygoda. To jest coś pięknego, polecam każdemu, żeby może sam sobie podprogowo to wprowadził, ale niezwykłe rzeczy przeżywam, których nie jestem w stanie opisać słowami, one są zbyt ubogie. Od kilkunastu dni mam coś takiego, że zaczęło się od tego, że nie mogłam spać, ale nawet nie chciałam zasnąć. Czułam, że mam wysoki poziom energii. I w sypialni mam okno w suficie i patrzyłam sobie na gwiazdy. I było mi dobrze z tą sytuacją. Druga godzina, trzecia, mówię, w sumie nigdy się nie śpieszę, może nie prześpię całą noc, może po prostu całą noc będę sobie, obserwuję to, nie oceniam tego. Bo stara ja by oceniła, Jezu, jutro muszę to. Ja już nic nie muszę, ja albo chcę, albo nie chcę, po prostu. Więc poddałam się temu i jak się temu poddałam, to dosłownie głos od czasu do czasu, tak jak jest misa i się w nią uderza i ten dźwięk się rozchodzi i on już przygasał i znowu trzeba uderzyć, żeby się wprowadzić w ten rezonans, to dokładnie tak samo miałam, że z taką falą coś we mnie mówiło, kocham cię, Eluś. Coś tak pięknego. Super. To mi cały czas teraz towarzyszy, w różnych momentach, już nie tak intensywnie, ale mam wrażenie, że jak tak troszeczkę przyspieszę, bo mi się już nie zdają takie chaotyczne jakieś doświadczenia, ale chociaż delikatnie jak gdyby odejdę od siebie tej takiej, w tym stanie błogostanu, to wtedy to się, kocham cię, Eluś, i to mnie totalnie po prostu zatrzymuje w takim umiłowaniu do siebie, takiej komunikacji ze sobą, w tym rytmie natychmiast pojawia się ten oddech, taki spójny, taki po prostu wywołujący uczucie błogostanu. To jest coś pięknego. I właśnie bardzo I fajnie. Każdy mnie pyta, czy się zakochałam ostatnio, a ja mam wrażenie, że to jest właśnie wynik tego, że inny rodzaj miłości do samej siebie się we mnie pojawił. Nie umiem tego opisać słowem. Słuchajcie, no oczywiście, że to jest, nic nie jest proste, bo tak jak pisze Iwona nam tutaj na forum, że wie o takim podejściu od lat, ale w realu nie jest proste. Jasne, Iwona, to nie jest proste, ale właśnie po to dzisiaj między innymi rozmawiamy, po to w 31 maja też, od 31 maja realizujemy sobie przez tydzień pewne kroki, żeby powoli się takich rzeczy uczyć, bo jasne, no nikt z dnia na dzień nie jest mistrzem niczego. O właśnie, a propos mistrzostwa, ja się muszę dzisiaj pochwalić, słuchaj, bo szachy to jest moja w ogóle wielka pasja. I dzisiaj udało mi się zagrać przez internet z mistrzem świata szachów, autentycznym mistrzem świata Magnusem Carlsenem. Słuchaj, ciarki dostałem, jak zobaczyłem, że zgodził się zaakceptować moje zaproszenie, więc dzisiaj się spełniło jedno z moich no wielkich super. Marzeń, więc po prostu Wielka jestem brawa też... dla ciebie.
No, oczywiście wynik wiadomy tego starcia, ale nie o to w tym Ale wszystkim czysta chodziło. rozkosz. Dokładnie. Więc Iwona, tak, chcę przez to właśnie o tych szachach też nawiązałem, dlatego o tym mówię, że po prostu wszystkiego się dochodzi pewną drogą i po to tutaj jesteśmy, żebyśmy wspólnie to zrealizowali. A do Łucji tylko jeszcze odpowiem, że postaramy się na pytania odpowiedzieć na końcu, także żeby teraz nie zakłócać jakiegoś toku, którego Ela też nam chce przedstawić, to po prostu odłóżmy sobie pytania na koniec, a Ela leci dalej z tematem. Czyli co, Ela, czy tą podbudowę teoretyczną mamy już mniej więcej za sobą, czy chcesz coś jeszcze dodać może? Ja chciałam właśnie jeszcze też jak gdyby dopowiedzieć troszeczkę, że to jest proces, ale jeśli każdy z nas poczuje wewnętrznie, że całe życie jest procesem i że to nie jest praca nad sobą, bo nawet słowo praca kojarzy nam się z wysiłkiem. Słowo praca kojarzy nam się z tym, że coś mamy w sobie do poprawienia, do naprawienia. A gdyby tak od dziś pomyśleć, że ja zaprzyjaźniam się z oddechem, że ja zaprzyjaźniam się ze sobą, że ja chcę poznać każdy swój poziom istnienia, że mam na to całe życie i że robię z tego przygodę, to natychmiast zmienia się nastawienie, a za tym płynie potężna intencja. A za intencją płynie coś takiego, że ja w tej całej łagodności nie mam oczekiwań. Czy ja potrafię powiedzieć najważniejsze, że doświadczyłaś. Nieważne są owoce, bo w chwilach, kiedy my mamy oczekiwania, to one zawsze zmniejszają radość. Oczekiwania zawsze zmniejszają radość. Tak. Pozwólmy się sobie zaskoczyć i nie planujmy tego, że coś dla nas się w danym okresie takim i takim wydarzy, bo tego też jesteśmy podprogowo nauczeni, bo tak cele się osiąga, że trzeba to, tyle dni nawyki, ale przecież każdy z nas jest inny. I jeden w 10 dni odkryje tajemnicę oddechu i po prostu powie: nigdy się już z nim nie rozstanę. Zawsze będzie mi towarzyszył świadomie. A ktoś inny będzie potrzebował 14 dni, a ktoś dzisiaj tutaj z nami zacznie oddychać tym oddechem i go tak głęboko poczuje, że już go nie wypuści od siebie, bo on go w sobie ma. Ty to, Ela, za każdym razem jesteś dla mnie kopalnią pewnego rodzaju odkryć i pomysłów. Właśnie tak jak mówisz o tym, bo ja zawsze używam takiego też sformułowania, że nie perfekcja, tylko progres, prawda? Czyli po prostu gdzieś tam zrobisz sobie, tak jak właśnie dokładnie ty mówisz, zrobię mały krok, udaje się i cieszę się, a nie tym, że stawiam sobie, Boże, Bóg wie mój jaki cel, prawda? I się tym absolutnie stresuję. Także w punkt trafiłaś kolejny absolutnie. No tak, Dobra, to przepraszam, bo znowuż ci przerwałem, a nie, zróbmy ten oddech. zróbmy ten oddech, słuchajcie, i może tylko najpierw powiedzmy właśnie, co to będą za oddechy, na czym to będzie polegało, jak się mamy do tego przygotować, no i Dobrze. jak z tym lecimy. Zaczniemy od oddechu, który mamy w sobie. Od tego oddechu Ujjayi. Bardzo prosta rzecz. Kto widział filmik u mnie na YouTubie Źródła Energii, to go zna. Ale zakładam, bo tak jest i wiem o tym, bo prowadzę przecież zajęcia z ludźmi, że nawet jak go widziałeś już ten filmik, to jeszcze ta informacja tak nie dotarła o tej istocie dla ciebie tego oddechu. I dla tych, którzy nie widzieli, dzisiaj to spotkanie. Mamy 500 litrów wody i mamy taką rurę. Ok? Ileś czasu będziemy potrzebować, żeby to 500 litrów wody przepłynęło przez taką rurę. I mamy to samo 500 litrów wody, ale mamy taką szczelinę. Czy to jest logiczne, że przez tą szczelinę zdecydowanie dłużej popłynie ta woda? To samo jest z oddechem. Popatrzcie Państwo na mój normalny oddech i oddychajcie po prostu ze mną. Normalny oddech, który znamy, którego używamy na co dzień. Usiądźmy sobie z prostym kręgosłupem. Taki oddech na 100%, czyli na 100% wpływa i wypływa. Zobaczcie, mając zamknięte oczy, jak czujecie wdech, jak czujecie wydech, gdzie jest głównie strumień tego oddechu, gdzie czujecie głównie ten oddech, ok? To zaczynamy. Normalny wdech. I wydech. Na pewno większość z Was zauważyła, że ten oddech robi. Tu jest, ok? I tu mieliśmy w normalnym oddechu głośnie tak. A teraz zrobimy coś takiego, że zrobimy tą szczelinę, czyli zrobimy ha.
Powiedzmy wspólnie z otwartymi ustami sylabę H i zróbmy wdech. Trzeci kotek już przyszedł. Mamy tutaj czuwanie. Tak, dwa są białe i trzeci czarny sobie przeszedł. Ok. Teraz zróbmy tak, że do połowy wdechu będzie buźka otwarta, później ją zamkniemy, tylko tutaj pozostanie to H, ok? I to samo na wydechu, czyli mamy do połowy wdechu buzię otwartą, później ją zamykamy. Może ja pokażę na początek. I teraz można zamknąć oczy i podoświadczać tego oddechu. Zróbmy wdech do połowy otwarta, buźka, później zamknięta. Pięknie. A teraz pozostańmy już z oczami zamkniętymi. Zostawiamy to H tutaj i mamy cały czas buzię zamkniętą. Oddychamy. Każdy z nas dobrze by było, żeby usłyszał taki charakterystyczny szelest, który zna. Jak ktoś koło nas zasypia, to właśnie wtedy słychać ten taki bardzo charakterystyczny szelest, ok? To zacznijmy oddychać i zróbmy co najmniej 10 takich oddechów, ok? Tych, przepraszam, czekaj, teraz tych z tym H całkowicie otwartym, tak? Tych z tym H, ok? Ok. Ja będę w trakcie mówić, prosiłabym, że każdy, kto jest na to otwarty i kto jest otwarty też na to, żeby zamknąć oczy i poczuć ten oddech w sobie, to tak jak wchodzimy do samolotu. Wchodzimy do samolotu, zamykamy oczy, otworzymy je dopiero jak wylądujemy, czyli jak skończymy oddychać, dobrze? Żeby pogłębiać świadomość siebie i tego, co mi robi ten oddech. A ja będę do Was mówić cały czas, dobrze? To zaczynamy. Głęboki wdech. I spokojny, głęboki wydech. Oddychaj. Buźka zamknięta. Cały czas już mamy oddech noskiem. Oczka zamknięte. Obserwujemy, co dzieje się w nas. Jaka pojawia się w nas energia, kiedy tak spokojnie i głęboko oddychamy. Ile się pojawia łagodności, takiej zupełnie innej wibracji. Tak się wycisza wszystko naturalnie. Umysł się wycisza. W ciele coś łagodnieje, odpuszczamy barkom, tu mamy tyle tej odpowiedzialności. Naturalnie to wszystko się pojawia w nas. Jest nam jakby bliżej do samego siebie dzięki temu oddechowi. Spokojny, głęboki wdech. Celebrujemy każdy ułamek sekundy wdechu i wydechu. Jesteśmy wolni od pośpiechu, tak jakbyśmy mieli skanować każdy ułamek sekundy tego wdechu, który się wspina. Napina nam lekko ciało i wydech. Co robi nam wydech? Jak nas rozluźnia, jak nas odpręża. I dalej oddychaj. Charakterystyczny szelest w nas, głęboki, spokojny oddech. Bardzo dobrze. Jeszcze dwa takie głębokie oddechy. Sprawy, by każdy wdech był głębszy i wydech to samo. Coraz głębiej oddychamy. Po sam szczyt obojczyków wciągamy powietrze i powolutku wydychamy. Wydychamy świadomie. I kto skończył, zrobi jeszcze mając zamknięte oczka normalny wdech i wydech, żeby zapisać tą informację o różnicy między normalnym oddechem, a tym oddechem Ujjayi, oddechem zwycięstwa. Poobserwuj, jaka jest różnica w rytmie, w fali, w jakości. Jak się czujesz, Piotrze? Wiesz co, kurczę, no rzeczywiście, od razu jakoś poczułem spokój. No to jest takie coś, co przyszło mi od razu na myśl, nie? Spokój.
To jest taka myśl, no, która akurat u mnie się pojawiła, tak? Właśnie z tymi pierwszymi oddechami. I powiem szczerze, zastanawiam się, czy to dlatego, że zrobiłem sobie oddechy, czy dlatego, że ty jednocześnie mówiłaś do mnie. Spokojnie mówię. To jest bardzo prawdopodobne, bo podobno tak mój głos działa. Bardzo prawdopodobne. Ale to taka mała ściema. Przecież co słuchaj, to co szkodzi stoi na przeszkodzie, żeby sobie codziennie puścić Elę, prawda, tutaj na Dokładnie. YouTubie i sobie wtedy pooddychać. No, można i tak. No, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby się od niczego nie uzależniać, dlatego też nawet na no jasne, tych żartuję. sesjach 1:1, jak ktoś do mnie przyjeżdża, tak i się nim opiekuje, to uwierz mi, że jak idę gotować i tą osobę kładę do medytacji, bo wiadomo, że kiedyś ten obiad trzeba ugotować i to śniadanko przygotować, to wtedy ta osoba medytuje, to ja swoich medytacji nie włączam, to ja włączam zawsze kogoś innego, żeby te osoby zapoznać z jakąś inną jakością, a to są też bardzo dobre medytacje, także... Ta różnorodność jest bardzo potrzebna w życiu, ale ten oddech jest niezmienny akurat. Ja mam coś tak niebywałego mi towarzyszy, że kiedy prowadzę sesję i demonstruję komuś ten oddech, to kiedy zrobię tylko jeden wdech i wydech, to każdy, kto ze mną rozmawia, obserwuje, jak niesamowicie złagodniał mi głos po jednym oddechu, a ja czuję się po prostu, no nie ma słów, to jest taka czystość. Czystość. Taka, no błogość, to wszystko ma. My jesteśmy już w takim wymiarze ostatnio, że słowa przestały być aktualne. Ja czuję, że kto nas słucha i jest otwarty, to po prostu wyczuwa więcej to, co jest między słowami. Ja wiem, że my to Wiesz odczuwamy co, teraz. Ela, ja myślę, że jest zapewne tak, to możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, ale pewnie jest zupełnie inaczej, kiedy robisz sobie te oddechy po raz pierwszy, a inaczej doświadczasz, jak robisz to po raz 10 albo 20, doświadczasz nowych zapewne rzeczy, których... Dlatego ja dzisiaj sobie poczułem spokój, a kto wie, czy za 10 razem nie poczuję jeszcze czegoś innego, prawda? Dlatego też wspomniałam o tym, że to doprowadza na przykład do tego, że zrobisz jeden taki oddech. Chcę pokazać te owoce, bo one zachęcają, naprawdę zachęcają. Ja jestem taka sama jak każdy człowiek na tym świecie. I każdy, kto wziął sobie do serca informację o tym oddechu, jest dokładnie taki sam jak każdy, kto nas teraz słucha. Czyli jeżeli nam się udało zrozumieć, poczuć w sobie tajemnicę tego oddechu i zacząć korzystać z tego, co jest za darmo, co można zrobić w każdej chwili, bo jeżeli ja czuję, że podnosi mi ciśnienie, a chcę być wolna od tego, to ja zaczynam wprowadzać w rozmowie z kimś ten oddech i widzę, że się zmienia, moja jakość się zmienia, tego, co mówię, jestem zaskoczona tym, co ze mnie wypływa, że ja nie szukam kontrargumentu, ja nie szukam, żeby zaatakować, żeby się odciąć, żeby dać ripostę, tylko po prostu słucham i nagle widzę tego kogoś, że to, co do mnie mówi, jest o nim. Że tak naprawdę to ta osoba sobie nie radzi w emocjach, a wtedy przypływają takie słowa pełne miłości, że ta osoba po prostu jest roztopiona w tym naszej przestrzeni, w tych naszych wysokich wibracjach. Ja po prostu nastrojona jestem na tak wysokie wibracje, że ja sobie pozwalam, żeby ten gniew przeszedł przeze mnie, ale ja już wiem, że on mi nic nie robi, że on nie ma na mnie wpływu, bo ja właśnie tym oddechem mam jak gdyby taką nawet nie tarczę ochronną, bo ja się nie chcę przed niczym chronić, ja chcę dopuszczać to, co chcę. Czyli jeżeli z kimś prowadzę sesję i on jest w emocjach, to ja chcę go przepuścić przez siebie, żeby czuć. Ale ja wiem, że to mi nic nie zrobi, bo ja mam bardzo wysokie wibracje, znam swój stan i wiem, że to, co przeze mnie przepływa, jest dokładnie tym, co ta osoba w sobie ma, dlatego mogę jej tak pięknie pomóc. Bo ona pewnych rzeczy nawet nie ma świadomych. Ja jeśli mogę tutaj się wtrącić, tylko to właśnie wydaje mi się, że fajnie to połączyć z takim jednym sposobem, który też jeden z prelegentów Rewolucji Zdrowia podpowiadał właśnie na to, jak ktoś się tam na ciebie wydziera. Już nie pamiętam w tym momencie, kto to mówił, ale to było ciekawe. Ktoś się tam na ciebie wydziera i tak dalej. Fajnie właśnie zrobić rzeczywiście w sobie wtedy te oddechy, o których mówisz. Jak zrobisz sobie te oddechy, to zwrócić się do tej osoby. Czekaj, czekaj, ale powiedz mi to jeszcze raz, bo ja chyba to dokładnie tego nie rozumiem. No, to ona się tam znowu tam pruje, nie? Kończy. Czekaj, ale ja chyba cię dobrze nie zrozumiałem. Weź no wytłumacz mi to jeszcze raz. Już za trzecim razem już to mnie ta osoba dostaje spazmu. Jak jej to powiesz trzeci raz, ona już po prostu odpuszcza, odchodzi, prawda, i tak dalej. Tak, tylko że nadal jest w emocjach. Nie, no tak. Ja bym zrobiła, i widzisz, mi już tu przepraszam, że taka jestem, ale no tak mam już, że ja bym zrobiła rzeczywiście, że poczekaj, nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałam. A później bym, czyli co chcesz przez to powiedzieć?
mniej inwazyjnie, bo wiesz, to mi się kojarzy z kolei to, co powiedziałeś. Absolutnie nie neguję tamtego, nie sprawdziłam tego, ale tu z serca mi się wyszeptuje. Dlaczego my się gniewamy? Dlatego, że czujemy się, mamy, większość ludzi zna, w nas ma coś takiego jak pustka emocjonalna. To jest, się ciągnie od dzieciństwa i my to chcemy właśnie uleczyć. I teraz w każdej sytuacji, kiedy czujemy się zignorowani, a w taki sposób możemy się poczuć zignorowani, podsyca się w nas albo gniew, albo podsycamy w sobie sami ofiarę, wchodzimy w różne matriksy, tak? I teraz zobacz, jak działa, jak to działa. Powiedzmy, że prosisz żonę, pytasz żonę, czy wie, gdzie są twoje kluczyki, a ona ci nie odpowiada. Pytasz ją drugi raz z podniesionym głosem, bo zakładasz, że ci nie słyszała. Ale trzeci raz, kiedy ci nie odpowiada, to już u większości leci gniew. I często epitet tam jest dodany. Rozumiesz? Czyli jest to reakcja na to, że ktoś mnie ignoruje. I dla mnie to, co powiedziałeś, jest pewnym rodzajem ignorancji. Znaczy pytanie, czy w takim razie, jeżeli będziemy zadawać mu bardziej szczegółowe pytania, to czy nie będziemy w dalszym ciągu rozgrzebywać tej dyskusji i też nakręcać, bo to też można spojrzeć na to i z takiego tak, punktu widzenia. Wszystko zależy od tego, zobacz, wszystko zależy od tego, jaki płynie ładunek. Jeżeli ja wypowiadam słowa, które są wręcz, bo jestem w tych wysokich wibracjach, prawda? Jestem utkana wręcz z energii miłości, to ja to przeżywałam nie raz, bo ja mam to, ja wiem, co ja mówię, bo ja to przetestowałam, to akurat przetestowałam. Bywało tak, że nie mówiłam nic, tylko wysyłałam miłość, bo ta osoba była w emocji. To po 5 minutach ta osoba potrafiła przyjść, usiąść koło mnie i powiedzieć: zapomniałem się znowu, przepraszam. Tylko dlatego, że współodczuwałam, widziałam, jaki dramat to jest, nie ignorowałam potrzeb, po prostu słuchałam, widziałam tą bezradność. Wysyłałam autentyczną miłość do tej osoby i byłam spokojna i wręcz tak nadsłuchiwałam, żeby wreszcie wysłuchać tej osoby na poziomie, których nie znałam przedtem, tych poziomów wysłuchania. Wysłuchać nie przytakując, nie kiwając głową, nie rezonując niczym, a jednak ze wszystkim. Wiesz, to jest po prostu naprawdę piękne. Elu, a powiedz mi taką chcę się rzecz. Przesiąść, bo mi tu świeci. Tak, właśnie widzę, że słoneczko ci tam ostro w oczy daje. Powiedz, Elu, ale czy to ma jakieś znaczenie, bo chcę teraz wrócić jeszcze do samej techniki oddechu. Czy my po prostu oddychamy przez nos i przez nos wydychamy? Czy może powinniśmy na przykład przez nos wdychać, a wydychać już w ten sposób? Czy to ma jakieś znaczenie, czy jak, powiedz nam. Ja jestem, tak, przetestujcie sobie w każdym wymiarze ten oddech. Natomiast jeżeli chcesz, żeby stosować ten oddech w sytuacjach, kiedy tego potrzebujesz, czyli powiedzmy, jesteś wezwany na dywanik do szefa, to już wstając od biurka i czując to i dostając miękkie nogi, bo to są reakcje w ciele, tak? Zaczynamy się pocić, ciało zaczyna drżeć, kolana zaczynają drżeć, oddech przyspiesza, czyli ja już wstając zaczynam oddychać tym oddechem i idę do szefa. Czyli idę do szefa i podnoszę sobie poziom energii. Przypominam sobie, kim jestem. Jestem w chwili obecnej. Mój umysł jest nie w tej akcji, tylko siedzi na balkonie. Czyli patrzę na tę sytuację z poziomu wyższego ja. Czyli też między innymi dzięki temu potrafię z szacunkiem do siebie postawić granice, ale to jest wtedy tak zrobione, że temu się nikt nie opiera, bo prawda jest potęgą. A my to mówimy z wymiaru prawdy o sobie. To tego trzeba po prostu doświadczyć. I tak jak napisała ta dziewczyna, że to nie jest łatwe, to ja powiem tak. Super zrobić sobie klik w głowie i puścić, bo to jest tylko przekonanie. Puścić to przekonanie, że to nie jest łatwe. A w zamian za to wstawić sobie coś takiego, że hej, przygodo, ja będę tego doświadczać bez żadnego przekonania, czy to jest łatwe, czy to nie jest łatwe. I będę siebie obserwować, jak to jest, kiedy ja rzeczywiście nie odpuszczam temu oddechowi. Czyli zasypiam w
wprowadzając się w te wibracje tego oddechu, bo wtedy dużo łatwiej przepływam i w innych falach do krainy snu, czyli dbam o jakość mojego snu, czyli ten mój sen przynosi mi znacznie więcej regeneracji, ponieważ zasnęłam w takich falach, sama się wprowadziłam w te fale. Do tego w sytuacjach, kiedy czuję, że mi spadł poziom energii, to ja komunikuję moim domownikom, słuchajcie, za 20 minut się pojawiam, siadam sobie i regeneruję się tym oddechem. Albo włączam medytację, albo robię sobie prysznic, gdzie mam intencję, że zmywam całe to napięcie, ponieważ intencja jest ogromnie ważna. Albo siadam sobie przed świecą, patrzę na ten płomień i oddycham tym oddechem. Ale robię coś dla siebie z miłością, bo uznaję siebie, że jestem tak samo ważna jak każdy inny na tym świecie. Jak moje dzieci, jak mój mąż, jak mama, którą się opiekuje, która jest chora, nie ma ważniejszej osoby. Każdy jest tak samo ważny, więc ja o sobie nie zapominam. A jak jest mi trudno, tak jak właśnie ta, ja czuję tą dziewczynę bardzo intensywnie, jest mi trudno to zrobić, to obserwuj to, co robisz dla swoich bliskich. Ile tego robisz, z jaką miłością, z jaką czułością, z jakim oddaniem, z jaką cierpliwością. Czy robimy to dla siebie? Z takim samym ładunkiem. To polecam. Zamiast założenia, że to jest trudne. Słyszycie, co Ela mówi? Słyszycie? Właśnie mówi o sobie, o swoich uczuciach, tym, żeby traktować siebie też z miłością. I to jest bardzo ważne. My to będziemy właśnie w przyszłym tygodniu ćwiczyć. I zaraz do tego jeszcze wrócimy. Ale zanim do tego jeszcze, to ja mam do Ciebie jeszcze kilka pytań, Elu. Przede wszystkim powiedz mi tak. To, co żeśmy sobie dzisiaj przećwiczyli, powinniśmy, rozumiem, włączyć jako osobę swoją codzienną praktykę. I bez względu na to, czy to będzie przed snem, czy to będzie w ciągu dnia, prawda? Właśnie w różnych okolicznościach. Okej. W różnych, testujmy ten oddech w różnych okolicznościach. I po prostu robimy to na takiej zasadzie, jak żeśmy robili sobie dzisiaj podczas webinaru. Czyli po prostu 10 głębokich oddechów, 10 głębokich wydechów. Czy to ma znaczenie, czy oddychamy... Albo w tej sytuacji. Oddycham w tej sytuacji, która się zadziewa. Zadziewa, Albo na spacerze, albo pod prysznicem, albo siadam sobie i oddycham. Albo w sytuacji, kiedy jadę samochodem i coś się wydarzyło, co zaburzyło oddech, co przyspieszyło rytm bicia serca. To wyciszam się tym oddechem. Albo cudowny proces, cudowny. Jadę do pracy i przestawiam wajchę na działanie w pracy. Jadę z tym oddechem. Wracam z pracy, wyłączam pracę, nastawiam się na energię z rodziną, z bliskimi i oddycham tym oddechem. Coś pięknego, to jest tak ważne. Jak jestem w pracy, to jestem w pracy. Jak jestem z bliskim, to jestem z bliskim. Jak jestem ze sobą, to jestem ze sobą. To jestem na 100% w tym. Czyli tak, praktykując na pewno będziemy odczuwać jakieś coraz inne rzeczy, prawda? Albo po prostu pogłębiać te emocje, które gdzieś tam w związku z tym oddechem się pojawiają. Czy to jest spokój, czy to jest jeszcze jakakolwiek inna emocja, to każdy z nas indywidualnie będzie musiał ocenić. Teraz tak. Czy ważne jest, że oddychamy przeponą, czy w jakikolwiek inny sposób, po prostu z tą pełną, otwartą gardzielą? Dobrze, że pytasz, bo można też sobie, wykorzystując ten oddech, zrobić takie ćwiczenie, że ja oddycham, kilka robię oddechów, na przykład codziennie sobie zakładam, to trwa nawet niespełna minutę, że zrobię 10 oddechów, gdzie będę uciskać przepony, czyli mamy, wypełniamy jak gdyby brzuch, klatka i spuszczamy powietrze, klatka, brzuch, brzuch, klatka, klatka, brzuch. Mogę, to jest tak zwany jogowski oddech. Też mogę, wykorzystując oddech Ujjayi, zwycięstwa, wprowadzić dodatkowo taką technikę. Dlaczego? Dlatego, że niektóre osoby mają tendencję do oddychania tylko tu górą, a niektóre tylko przeponą. Więc dobrze jest uruchomić obie te płaszczyzny, tak? A szczególnie tutaj otwierać oddechem klatkę piersiową. Zobacz, jakim my jesteśmy cudowni. Zobaczcie Państwo, jakim mamy cudowny organizm, jaka ta maszyna jest mądra. Wiecie, dlaczego, jak jesteśmy szczęśliwi, stajemy na szczycie góry, to robimy tak? Dlatego, że jak podnosimy ręce do góry, to automatycznie powietrze wpływa nam tu. Czyli emocja szczęścia dodatkowo połączyła się z rytmem oddechu i w
chciała oddychać w 100%. Proszę, no proszę, właśnie. No, są pewne określone reakcje i one nie bez powodu wyglądają właśnie tak, a nie inaczej, prawda? No bo generalnie znowu A się wszystko, zobaczcie powrót Państwo, do dlaczego natury i tak dalej, nie? na przykład odnośnie jeszcze oddechu. Małe dzieciątka, co robią? Głęboko oddychają i przełączają sobie wtyczki. Co ma teraz pracować? Brzuszek, a teraz ma pracować klatka piersiowa, a teraz ma pracować główka energetycznie, a teraz ma pracować kręgosłup. Cztery podstawowe mudry, które robi małe baby, które się rodzi. Dlaczego nie kwestionujemy ważności rytmu oddechu, kiedy pani pielęgniarka uczy nas oddechu przy porodzie? Kiedy uczą nas, jakiego oddechu używać przy porodzie, uwolnić ten ból, który temu towarzyszy, żeby był łagodniejszy. Nie kwestionujemy tego, dlatego że podprogowo mamy informację o tym, że ktoś, kto jest na takim stanowisku, to się na tym zna, a jest autorytetem w pewnej dziedzinie, a my tu jesteśmy pełni bólu. Wiadomo, że się też do tego przygotowujemy i też chodzimy na te spotkania, które nas przygotowują do tego porodu, ale nie kwestionujemy i nie podważamy ważności tego oddechu. A kiedy sobie czasami ta Elcia i nie Elcia, bo wiele osób trąbi o tym oddechu u Jay, sobie gada, to ona sobie gada. Proszę Was, dla Waszego dobra, zróbcie po prostu eksperyment. Nawet gdyby ktoś miał taką ochotę, że udowodni mi, że to nie działa, to zrób to chociaż na takiej zasadzie, bo nie ma takiej mocy. Ten oddech działa dla każdego, czy w to wierzy, czy nie wierzy. Tylko jedna rzecz, nie udowadniajmy sobie, że to nie działa po jednym razie oczywiście, no, moi tak, drodzy, bo zrobił jeden raz, no nie działa, tak, no to no jest, nie działa, nie no działa, to wiadomo. Czasami potrafimy być takim markotnym. Tak. Jak w sekrecie. Tak. Już prawie, a to nie działa. No, nie dokładnie. Działa. Słuchajcie, w międzyczasie poproszę o pytania, natomiast Ela, ja ostatnio Ciebie bardzo dużo widzę na Facebooku. Tam są takie radosne zdjęcia. Czy ty normalnie jakby w Ciebie wstąpiła absolutnie jakaś nowa energia? Czy coś się wydarzyło, że tak dużo Ciebie i takich dużo nowych, fajnych zdjęć? Jakiś nowy projekt szykujesz? Co tam u Ciebie słychać? Wiesz co? To jest właśnie to pytanie. Część ludzi podejrzewało, że się zakochałam, a to jest wynikiem, naprawdę, to jest wynik tego kocham cię, Eluś, tego głosu, który mnie tak prowadzi. Przeżywam dużo mistycznych chwil, bardzo dużo mistycznych chwil przeżywam i jestem w projekcie, przepięknym projekcie Radość Istnienia. Nazwa powstała dawno temu na poczet warsztatów, które prowadzę tutaj u siebie. Zapraszam ludzi na taki warsztat i też wkrótce będzie ten trzeci tydzień czerwca. Będę robiła z Alicją Kotecką, która dla nas wtedy gotuje. Alicja jest technologiem żywienia, cudowna dusza i tak w duecie sobie działamy i doświadczamy siebie tutaj, ale przede wszystkim ta nazwa teraz jak gdyby jest takim logo takiego projektu, który rusza na całą Polskę. 7 czerwca spotkamy się nad Rusałką, żeby wspólnie świętować życie. Będziemy tam doświadczać pracy z doświadczać ciała, oddechu, medytacji. Przyjadą różne kluby jogi, studia jogi, gdzie będziemy grać na instrumentach, gongach, misach, hangach, będziemy tańczyć, śpiewać, będziemy po prostu świętować życie. To wszystko jest za free. Później, tydzień później będzie to we Wrocławiu, organizuje to Joasia Ole, która mi tutaj naprawdę dodała skrzydeł, ponieważ to tak z reguły jest, jak jest coś ważnego, to wszechświat nam podsyła te osoby, które mogą z nami coś pięknego stworzyć i Asia akurat lubi rzeczy, których ja nie lubię robić, czyli cała ta zakładanie tych wszystkich internetowych fanpage, nie fanpage, grup, to wszystko Asia obsługuje, także bardzo jestem jej wdzięczna. Są kolejne osoby, które później będzie to w Opolu, Monisia się zdecydowała, później będzie to w Krakowie, czekamy na Warszawę, kto się zdecyduje, żeby zrobić coś takiego i docelowo na razie zdecydowaliśmy się na to, żeby to robić każdy tydzień w innym miejscu.
Nie ma założeń, że musi to tak i tak wyglądać. Nie ma ważniejszej tu osoby, nie ma kogoś, kto to wymyślił, jest z guru tego przedsięwzięcia. Wszyscy to kreujemy, więc każde spotkanie, jedyne jest takie założenie, że jesteśmy wolni od manifestowania, krzyku, walki, ale zobacz, co się stało. Dzisiaj jadę samochodem, bo ja nie słucham nawet radia, ale jak jadę samochodem, to nadrabiam zaległości i co się stało? Maseczek do tego dnia nie będzie już trzeba mieć w miejscach. No, samo się dzieje, no proszę cię. Jak jest coś ważnego, tyle ludzi, tyle strachu podprogowo chciało mi wpuścić. Jezu, co ty robisz? Nie boisz się do tu, policja, to, tamto. Luz był luz, został luz, samo się zrobiło. Także to przedsięwzięcie. No i do tego cały czas działam z tym projektem 1:1, który po prostu kocham. Jestem po spotkaniu z moją przyjaciółką w 9. rocznicę. Ona 1,5 roku temu się zapisała, ta data się trochę przesuwała i wyszło na to, że się spotkałyśmy w 9. rocznicę. Przepiękne. To spotkanie było dla mnie bardzo wyjątkowe, dlatego że ja znam tą istotę 9 lat, ale relację mam jako świętą, więc nie wprowadzam żadnych terapii w takie relacje moje prywatne. A tu jak gdyby się to uaktywniło na tym projekcie, byłyśmy ze sobą 3 dni, dotknęłyśmy płaszczyzn, których nie znałyśmy w sobie, wiele się uwolniło u tej mojej przyjaciółki i to po prostu uskrzydla, to po prostu sprawia, że my jaśniejemy, to takie rzeczy sprawiają. Ja kocham ten projekt, ja jestem bardzo wdzięczna najwyższej, nadrzędnej energii, która po prostu w całości mi to podarowała, bo to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jaka mi się przytrafia w tym spotkaniu z drugim człowiekiem. No to liczymy na pewno na jakieś fotki, może jakieś filmy z takiego spotkania, może się zainspirujemy i się tu jakoś też wspólnie zorganizujemy w takie przedsięwzięcie. Byłoby to bardzo ciekawe i inspirujące. Ja bardzo chętnie przyjadę na warsztaty. Kiedyś wspominaliśmy, nie? Bo ty z tak. Warszawy jesteś, tak? Tak, tak, ja z Warszawy. Ja jestem otwarta. No to super. Boże, ty pod radość istnienia. Nie wykluczam, właśnie dlatego zagadałem na ten temat. Ponieważ wibracje są u nas dzisiaj bardzo dobre, na potwierdzeniem czego jest tutaj, że pół dzisiaj naszego czatu ubrało się w koszulki o takich samych kolorach jak my. Tak. Mogę zapowiedzieć jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, na którą Ela się zgodziła. Ela, co to będzie? Może ty powiedz, to będzie tak bardziej uroczyście. No to, ja ci dziękuję bardzo za ten pomysł, bo to spłynęło do ciebie i ja myślałam o tym, długo myślałam o tym, czy coś takiego zrobić, ale tego nie robiłam, a wróciło w postaci twojej propozycji i wtedy ja odbieram to jako, że to jest ten moment, to jest ta przestrzeń. I Piotr wpadł na genialny pomysł, że zrobimy na live'ie sesję na Skype'ie dla osoby, która jest gotowa się pokazać. Chcę pokazać, bo na pewno ta sesja będzie dla bardzo wielu istot. Więc po pierwsze jest to jak gdyby taka, można się połączyć z nami, słuchając tej sesji, jak ja to prowadzę i też być tym, który współtworzy tą chwilę i przy okazji uwalnia u siebie pewne rzeczy. Także chcemy zaprosić kogoś, kto w sumie tak potrzebuje odwagi, żeby się pokazać, żeby powiedzieć o swoim życiu, o tym, co gdzieś tam go najbardziej boli, najbardziej zatrzymuje, coś, co nie pozwala mu iść dalej, co widzi, że się powtarza, wraca jak bumerang w jego życiu, coś, co się gdzieś mocno albo jako ból zakotwiczyło, nie potrafi puścić tego. Cokolwiek to jest, to zapraszamy taką osobę, żeby się zgłosiła. Ty powiesz w jaki sposób, bo to nie wiem, jak przygotowałeś, tak. Ale chcemy, żeby po prostu my wybierzemy osobę, która nam opisze, dlaczego chciałaby wziąć udział w tej sesji i my z Piotrem wybierzemy jedną osobę i będzie, tak? Tak, dokładnie. Rzeczywiście to tak, jak powiedziała Ela. To wymaga troszeczkę odwagi, tego, żeby po prostu na Skype'ie się pokazać. Nie ukrywamy, że najlepiej by było, żeby rzeczywiście ta osoba pokazała się także nam z twarzy. Oczywiście to może być absolutnie anonimowo, bez żadnych nazwisk i tak dalej, żeby się nikt nie martwił, że coś takiego nastąpi. Natomiast oczywiście wiąże się to z tym, że będziemy rozmawiać o różnego rodzaju problemach życiowych, no, których Ela po prostu zwyczajnie będzie starała się nam pomóc. Chcemy przez ten taki live pokazać,
Jak po pierwsze wygląda taka sesja z Elą, to jest jedna rzecz. Po drugie, pokazać, że można znaleźć rozwiązania na wiele rzeczy, które z pozoru wydają się nierozwiązywalne, albo przynajmniej wskazać jakiś kierunek rozwoju. No i przede wszystkim posłuchać sobie kolejnych rateli, przecież to jest zawsze bardzo wartościowe, więc ja uważam, że tym bardziej warto to posłuchać. I tak, mamy to zaplanowane, moi drodzy, na czwartek, 4 czerwca na godzinę 11. I teraz tak, Ela, był taki pomysł, żeby rzeczywiście ludzie napisali w komentarzach nam, kto chce wziąć udział, ale ja mam, wydaje mi się, że bardziej anonimowo i pewne dla tych, bo niektórzy nie zawsze może chcą to napisać na ogólnym forum. Słuchajcie, oczywiście poproszę o łapkę w górę pod filmem, to jest jedna rzecz, ale druga na info@polakulecznie.sam.pl. Bardzo proszę o zgłoszenie się tych osób, które miałyby ochotę wystąpić na naszym live'ie 4 czerwca o godzinie 11. W sposób zupełnie swobodny sobie porozmawiamy. Sami widzicie, jak Ela jest ciepłą osobą i potrafi spokojnie Kochani, i no. przecież ośmielę Was, powiem tak, elfik dodawam skrzydeł. W O! mojej książce W cudzych butach jest naga prawda, cała o mnie. Ta książka przynosi coś pięknego w darze, dlatego właśnie, że jest w prawdzie napisana i że tam się nikt nie upiększa, nie ulepsza, tylko pokazuje te swoje dramaty życiowe. My jesteśmy teraz w dobie składania świadectw. Świadectwo jest transformujące, prawdziwe świadectwo jest transformujące i to właśnie my jesteśmy teraz na takim etapie, żeby się wprawdzie na siebie otwierać. Dokładnie. Przepraszam, jednym okiem patrzę też na czat. Irydos, ktoś o takim pseudo tutaj pisze, że za mało wyjaśnień temat oddechu, jak go poprawnie robić, ale napisz, co konkretnie nie zostało zrozumiane, bo wydawało mi się, że dosyć Dobrze, to precyzyjnie tutaj Ela opisywała. No, źródła energii Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska na YouTubie. Krok po kroku no. O! możecie jeszcze raz zrobić. Ja to założyłam, że chciałam przede wszystkim dotrzeć do umysłu dzisiaj o istocie oddechu, a samą technikę wiem, że mam przepięknie nagraną przy źródełku uzdrawiającym i tam można sobie do tego wrócić. Więc ja chciałam przede wszystkim pokazać korzyści z tego oddechu, możliwości tego oddechu i działanie na każdej płaszczyźnie. Także wybaczcie mi, założyłam to trochę, że jeżeli się nie zmieścimy, to odwołam Was do tego filmiku. Źródła energii u mnie na kanale na YouTube. Tak jest. I tak samo zachęcam Was do śledzenia profilu facebookowego Eli, bo tam na pewno znajdą się też daty wszystkich spotkań, o których mówiła Ela i miejsca, więc spokojnie, więc po prostu zalajkujcie jej profil. Zresztą link oczywiście tradycyjnie w podsumowaniu jutrzejszym otrzymacie. Coś mi tu jeszcze umknęło, jedna sprawa. Tutaj pani Kazimiera jest uzależniona od Ciebie, ale to już tylko tak na marginesie. Okej, okay, dobra. Nie wiedziałem, Ela, że można tak działać, no ale widocznie można. Dobrze, gratuluję Ci w takim razie. Elu, dobrze, słuchaj, myślę, że już pora powoli, żeby zamykać nasze spotkanie. Także przyszedł czas podziękowań tradycyjnie, jak zawsze, za fantastyczne spotkanie z Tobą i fantastyczną sesję pełną takiej pozytywnej, dobrej energii. Chcę Ci tylko powiedzieć, że te ćwiczenia, które nam dzisiaj zaproponowałaś, staną się częścią programu 7 dni, który my sobie uruchamiamy w ramach Rewolucji Zdrowia za już od niedzieli. I na pewno fragment tego wideo, w którym pokazujesz, jak to robi, też trafi do tego spotkania po to, żebyśmy rzeczywiście spróbowali poobserwować się troszeczkę przez jakiś czas, co takiego ciekawego wydarzy się z naszym ciałem, co takiego wydarzy się z naszym ego, może, nie wiem, podświadomością, wszystkim, co jest po prostu związane z naszym bliższym i dalszym ja, które powinniśmy kochać, tak jak wielokrotnie dzisiaj powtarzałaś. Eluniu, bardzo Ci serdecznie jeszcze raz dziękuję za Ja dzisiejsze też spotkanie. dziękuję. Uwielbiam nasze spotkanie. I ja też, i mam nadzieję, że to absolutnie nie ostatnie. Jeszcze na dodatek mi dzisiaj wbiłaś w głowę pomysł tych spotkań, więc już od razu będę kombinował i tym bardziej się do Ciebie odzywał. Elu, pozdrawiam Cię serdecznie. Wszystkiego Trzymaj się, dobrego. kochana. Mogę jedno zdanie na Proszę koniec? Cię oczywiście. Proszę, nie uzależniaj od niczego, od nikogo. Bądźcie wolnymi ludźmi. Ok? Dokładnie, dokładnie tak, jak Ela powiedziała. Jeszcze raz w takim razie, Elu, przesyłamy tutaj Ci pozytywną Dziękuję energię. Wam za Waszą obecność. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Trzymaj się, pozdrawiamy Cię. Pa, pa.
Okej, dobra. No to co, słuchajcie, jak zawsze tradycyjnie jutro leci do Was podsumowanko z dzisiejszego spotkania. Ups, przepraszam bardzo, tak miało być. A więc podsumowanko z dzisiejszego spotkania jutro oczywiście na Waszych skrzynkach pocztowych i spodziewajcie się tego, że jeszcze troszeczkę Was pomęczę o 7 dni zadbaj o siebie. Posłuchajcie, naprawdę to jest coś, co możemy zrobić dla siebie. Na dodatek nie biorę za to pieniędzy, więc robię to autentycznie z tego powodu, żebyśmy po prostu troszeczkę podbudowali siebie przez te 7 dni. Na koniec dostaniecie ode mnie jeszcze dodatkowo fajną propozycję w ramach Klubu Rewolucji Zdrowia, który jest no, partnerem tego naszego programu, także i Hempking, czyli firma, która wspiera nas w ramach olejków CBD, też tam wtrąci swoje 3 słowa. Ja dzisiaj oczywiście serdecznie wszystkim dziękuję. Będę się pojawiał w przyszłym tygodniu w materiałach wideo, jeśli chodzi o program 7 dni. A, i będę się jeszcze pojawiał w Klubie Rewolucji Zdrowia w przyszłym tygodniu także, jeśli chodzi z materiałem wideo, bo pojawi się u nas Kasia Załuska, z którą porozmawiamy o grasicy, odporności, o mięsie i miłości. Tematy, słuchajcie, rozrzucone niebywale, ale będzie jak zwykle bardzo ciekawie, bo Kasia ma nam do przekazania kilka bardzo fajnych, ciekawych informacji, ale to już te informacje będą dla klubowiczów, więc kto chce, niech korzysta, 14 dni za free można sobie spróbować, więc serdecznie zapraszam. Będzie na pewno ciekawie i interesująco. A ja już dzisiaj, jak się zarejestrować? Lidia pyta na 14 dni. Wchodzisz na stronę Rewolucja Zdrowia i u góry jest link Klub Rewolucji Zdrowia. Tam możesz sobie kliknąć i wszystkie szczegóły już sobie doczytasz sama, bo są tam wszystkie informacje podane. Tutaj nie jestem w stanie Ci tego bliżej wyjaśnić. Oczywiście w podsumowaniu też pójdzie ten link. Jeszcze raz wszystkim serdeczne ucałowania, buziaki. Cieszę się, że mogłem się dzisiaj z Wami spotkać, bo dawno chyba żeśmy się nie widzieli, parę tygodni minęło. Teraz się to troszeczkę zmieni. Postarałem się pojawiać częściej z różnymi nowymi, ciekawymi, inspirującymi przede wszystkim informacjami, bo to jest nam w tym momencie najbardziej potrzebne w tym całym zalewie wszystkich informacji średniej jakości w świecie, który troszeczkę gdzieś nam z prawdą się rozmija i doskonale o tym wiemy, ale my tutaj jako ludzie świadomi na odpowiednim poziomie potrafimy sobie na szczęście z tym poradzić i sobie poradzimy. Gdzie trzeba wyjść, żeby na Skype zapisać się na rozmowę? Jeszcze raz przypominam, że kto chce zapisać się na rozmowę z Elą, bardzo proszę o e-mail do mnie na info@polakuleczsiesam.pl. Też przypomnę o tym w jutrzejszym podsumowaniu, tak żeby nie zabrakło informacji na ten temat, żeby nikt nie narzekał, że ktoś się nie dowiedział, ewentualnie go to ominęło. Życzę Wam dobrych słów, snów. Wypróbujcie 10 oddechów dzisiaj przed snem. Przypomnienie wszystkiego jutro. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.